Nie wczoraj. Wróć! Tydzień temu nie przeczytaliśmy. No to się tam. Felieton pana Waldka. Ostry felieton. O, tak? O, to ja nie o. Farsa. Tytuł niby niewinny. Farsa. Znaczy nie niby, tylko niewinny. I długi. Witam, z góry przepraszam, bo muszę jak to prawdziwy Polak trochę ponarzekać. To jest po prostu dramat. Nie dość, że zbierają się coraz ciemniejsze chmury nad dieslami, że ich podobno mega destrukcyjny wpływ na czystość powietrza i tu jak ich samozwańczy adwokat zapraszam do okolicznych podrzeszowskich miejscowości w porze przedwieczornej, kiedy to domowe piece przyjmują dosłownie wszystko, a w powietrzu unosi się cała tablica Mendelejewa. No to jeszcze ta cena oleju napędowego to jest dramat. A spadła, jakaś farsa. Spadła. No bo to jest taki z tamtego tygodnia. Tak, wcześniej pisane, bo spadła przez 2 dni temu. Żeby tak zwana ropa była droższa od benzyny i to o 45 groszy na litrze. To teraz to się raczej utrzymało, ta tendencja. No to no właśnie. Ale cena spadła, było 5,50, no teraz nic, jest 5,30. Ale jest droższy no olej. Jest droższy, benzyny jest droższy, no oczywiście. Ludzie. Przecież nie po to ludzie kupowali diesle, żeby nawet takie ja rzeczy... Nawet wariat. No ja też. Panie Waldku, mamy tu fan klub diesli. Powtarzam, dramat i farsa. To tak jakby kromka chleba z masłem była tańsza od gołej kromki, albo pizza z niczym była droższa, aniżeli pizza ze wszystkimi dodatkami. No gdzie tu sens i logika? Brak. A my jako naród co? Ano nic. O przepraszam, w internecie nakręcana była wielka akcja protestacyjna w postaci nietankowania w ubiegły poniedziałek. Akcja naprawdę przyniosła skutek, na drugi dzień cena spadła o 2 grosze na litrze. Ja ciebie. No lepiej nie powtarzać takich akcji, bo jeszcze właściciele stacji benzynowych pójdą z torbami. Nie, ale to trzeba przejść na tysiące litrów, wie pani, jak my, żeśmy zaoszczędzili. Albo oni stracili. O. No to pan Waldek ma inny pomysł. Okay. Powinniśmy wziąć przykład z Francuzów. Hmm? Ci na samą wieść o zamiarze podwyżek wyszli na ulicę, a u nich litr paliwa kosztuje około 1,5 euro. To, tak tutaj pisze właśnie pan Waldek. To troszkę więcej aniżeli u nas, bo przeliczając na ichnią walutę wychodzi jakieś 1,2 euro. Tylko, że Paryżanin za przeciętną pensję kupi sobie około 2000 litrów paliwa, a Rzeszowianin za przeciętną wypłatę jedynie 888 litrów. 2000 musimy do 888 musimy litrów. Jeszcze. No i oni w ramach wyrażenia niezadowolenia zablokowali największe rondo w stolicy Europy. Ponadto sprawili, że Champs-Élysées nie pachniała najdroższymi perfumami, tylko palonymi oponami. A my co? No tak, nie mamy takiego dużego ronda, ani tak znanej pachnącej ulicy. Ale za to strzelamy jednodniowego focha i to nawet nie całkiem, bo tankujących tego dnia było wielu. No ale cóż, Francuzi kochają diesla, wszak robią jedne z najlepszych silników zasilanych tym paliwem, co zresztą widać na ulicy, jeśli akurat nikt jej nie blokuje. Bo podobno 80% aut na francuskich ulicach to właśnie diesle. O, proszę. Może dlatego taki smog wielki tam jest w Paryżu. Jaki smog? Z diesla smog? Mają teraz filtry począstek stałych. Aha. I nie ma... pan, co z tymi filtrami różni ludzie robią. Są kary za wycinanie. Mhm, no właśnie. A i wielu... I to duże? Duże. A i wielu producentów ja nie wyciąłem. Nie wiem, przepraszam. Ma... Pani nie skończy tego felietonu. Dobra, ale to są bardzo ważne tematy. Widać, że diesle nas bardzo poruszają. Czyli dobry felieton. Dobry skoro felieton. Porusza dobry taką felieton. Dyskusję. Ale nie trzeba wycinać filtra cząstek stałych. Wystarczy raz na jakiś czas przegrzać ten silnik, czyli wyjechać na autostradę. Przejechać autostradą powiedzmy 20 km 140 na godzinę, z powrotem 140 na godzinę. I się nie zapycha. Co raz na jakiś czas trzeba to przelecieć. Tak, no dobrze, gdzie tutaj ja skończyłam? A i wielu producentów aut bierze od nich silniki i montuje w swoich samochodach. U nas musiałby pewnie gaz podrożeć, to dopiero wtedy naród by się zdenerwował. Chociaż może to nie o to chodzi. W końcu tyle lat w tyłek byliśmy kopani przez bliższych lub dalszych, swoich, obcych, to się przyzwyczailiśmy i pośladki stwardniały. A może chodzi o gest, a co mnie nie stać, jak sąsiad jeździ, to ja silnika nie gaszę, czy jest potrzeba, czy nie. Och, jaki ja niemądry, dopiero teraz zrozumiałem, ta drożyzna to dla naszego dobra. Droższe paliwo to mniej jeżdżenia, więcej czasu w domu z bliskimi, w miłej rodzinnej atmosferze, a nie wozić się po mieście, nie wiadomo za czym. A i samochód mniej wyeksploatowany. A jak do pracy, to przecież jest zbiorowa komunikacja, to też plusy, nowe znajomości, nowe doświadczenia, nowe zarazki, bakterie i takie tam jeszcze inne plusy. Ale są też plusy tej całej nagonki w Europie na diesle. Jakie? Po pierwsze, bo Europa lub ci, którzy tam jeżdżą, pozbywają się aut z tym silnikiem, więc tanieją te auta i dla potwierdzenia tego faktu ujawnię, że pewien znajomy kupił ostatnio Audi A6 z 2006 roku, czyli auto, za które wielu oddałoby nerkę, za jedyne... Wie pan ile? No nie będzie. 15 tysięcy złotych. Szok. Zepsute chyba.
Myślę, że nie, że nówka nie. Prawie nówka, co to 12 lat, nie śmigana. Szok, za te pieniądze biorę, choćby miałbym nim jeździć tylko po marchewkę na grządki. Albo żeby miało mi służyć tylko do słuchania radia, Radia Rzeszów, oczywiście. A po drugie, skoro wszyscy przerzucą się na benzynę, gaz albo prąd, to siłą rzeczy ropa potanieje, więc na te grządki, po te marchewkę, poczekajmy, to po taniości będę jeździł, ale ma rację pan Waldek. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, czyli nasz felietonista, pan Waldemar Warchoł. Brawo! Brawo, brawo, wielkie brawo.